Tarcza. Dla mieszkańców gór pozostała część owego burzliwego roku minęła bez dalszych wstrząsów. Powrócili zatem do swego monotonnego życia, któremu rytm nadawały jedynie zmieniające się pory roku i praca w polu. Mając teraz znacznie większą swobodę ruchu, Talos, który wyrósł na krzepkiego młodzieńca, przebywał coraz częściej w towarzystwie rówieśników. Niemal cały okres dzieciństwa i dorastania spędził z dala od innych chłopców, jako że jego gospodarstwo znajdowało się na odludziu. Przy wysokim źródle, z drugiej wszakże strony, Helocie żyli rozproszeni wśród pól i łąk. Spartanie od zawsze bowiem zabraniali im osiedlać się w wioskach. Tylko starcy pamiętali jeszcze dawne czasy, kiedy to ich naród posiadał własne miasta otoczone murami i wieżami. Opowiadali także o wymarłym mieście, które wznosiło się na wzgórzu Itome, w samym sercu Mesenii. Pod porośniętymi mchem ruinami spoczywali dawni królowie. Zburzone, zmurszałe wieże zamieniły się w gniazda kruków i krogulców, wśród rozwalonych domów zaś rosły drzewa oliwne i dzikie figowce. Pasterze, którzy prowadzili tamtędy swoje stada, powiadali, że w noc pierwszej wiosennej pełni księżyca pośród ruin przechadza się wielki wilk, a między walącymi się ścianami słychać dziwne wycie, kiedy zaś księżyc chowia się za chmurami, spod ziemi, z brzucha góry dobiegają jęki i płacz królów, więźniów Thanatosa. Talos słuchał tych cudownych opowieści z otwartymi ustami. Traktował je jednak jak wytwór wyobraźni, bo przecież nawet dorośli muszą sobie opowiadać bajki. Myślał raczej o pracy, którą należało wykonać, o codziennych obowiązkach. Teraz to bowiem on odpowiadał za zaopatrywanie rodziny starego Kratyposa w płody rolne i doskonale wiedział, że życie w jego gospodarstwie będzie upływało we względnym spokoju, dopóki w domu spartańskiego pana, położonym nisko w dolinie, niczego nie zabraknie. Właśnie podczas owych wędrówek między górami a równiną zawarł znajomość z pewnym wieśniakiem Helotą, który uprawiał kolejny kawałek ziemi należący do Kratyposa w pobliżu Eurotasu. Stary Pelias, wdowiec mieszkający z córką, nie dawał sobie rady z pracą na roli. Toteż Talos co jakiś czas chodził wraz ze stadem na równinę i oddawszy jej pod opiekę dziewczynie, wykonywał najtrudniejsze, najcięższe czynności, zabawiając tam niekiedy nawet po kilka dni z rzędu. Zdaje się, że zapomniałeś o własnym domu, żartował czasem Krytolaos. Rzadko cię teraz widujemy. Czy to nie aby mała Antynea zaraziła się takim zapałem do pracy w polu? Na Zeusa, chciałem z ciebie zrobić pasterza, a tymczasem mam chłopa. O, przestań, dziadku, obruszał się Talos. Ta dziewczyna mnie w ogóle nie interesuje. Po prostu stary Pelias sam nie daje rady. Gdyby mu nie pomagał przy najcięższych pracach, nie wiedziałby, co począć. Oczywiście, odpowiadał Krytolaos. Doskonale wiem, że oprócz silnych ramion masz dobre serce. Tylko doszły mnie słuchy, że mała Antynea wyrasta na bardzo powabną pannę. Nic więcej. Istotnie. Córka Peliasa była naprawdę piękna. Miała długie, jasne włosy, oczy zielone, niczym trawa mokra od rosy. Chociaż musiała pracować w polu, miała gibkie ciało pełne wdzięku. To też kiedy Talos widział, jak zwinnie się porusza, niosąc na głowie gliniany dzbań pełen wody zaczerpniętej z źródła, odrywał się od swoich zajęć. Nie dość na tym. Niekiedy wyobrażał sobie nawet, jaki kształt mają jej piersi i linia bioder pod krótkim chitonem, który ściągała w pasie tasiemką. Wszystko to spowodowało w jego dotąd samotnym, spokojnym sercu taki zamęt, że zachowywał się w stosunku do dziewczyny w szorstki, niemal obraźliwy sposób. Wydawało mu się, że Antynea potrafi odczytać myśli z jego twarzy, robi więc wszystko, by się nie zdradzić. Nie umiał się wszakże powstrzymać, by na nią nie patrzeć. Kiedy zaś pochylała się, aby zerwać garść trawy dla zwierzyny, odsłaniając uda, czuł, jak oblewa się szkarłatem, jak krew uderza mu do głowy i huczy w skroniach. Jednakże w największe zakłopotanie wprawiało go to, że Krytolaos nie musiał się niczego domyślać, że widział każdą z jego najskrytszych tajemnicy jak na dłoni i nie mógł znieść, że traktuje go jak głupiego barana w okresie godowym. W takich chwilach wolał zażyć się samotności, słuchając kowronków i kosów, albo wyruszyć do lasu, by zakładać sidła na lisy. A więc na tym polega stawanie się mężczyzną? Z pewnością. Ale także na tym, że słyszy w głowie tajemnicze głosy, że odczuwa niespodziewany lęk, że ma ochotę puścić się pędem, spiąć na najwyższy szczyt i wydać z siebie okrzyk, a potem zaczekać, aż echo odbije się od odległych ścian, że zbiera mu się na płacz, gdy słońce zachodzi, oblewając czerwoną poświatą chmury. Tysiące jagniątek o runie w kolorze płomieni, pasące się na błękitnym niebie, później zaś znikających w ciemnościach.
że czuję w piersiach kląskającego melodyjnie słowika i krzyczącego chryple krogulca, że pragnie mieć skrzydła, duże, białe skrzydła, dzięki którym poleciałoby daleko ponad górami, dolinami, lśniącymi od srebrzysto-zielonych drzewek oliwnych, ponad rzekami, wierzbami, topolami, podczas cichych, przesyconych woniami nocy w bladym świetle księżyca. To i nie tylko to czuł w sercu kulawy Talos. Pewnego dnia Talos prowadził owce z gór do domu Peliasa, aby mu pomóc. Zbliżało się właśnie wielkie święto Artemidy Ortia, podczas którego odbywała się inicjacja młodych Spartiatów, mających się stać wojownikami. Należało wysprzątać i ozdobić dom Kratyposa, przygotować drewno na ognisko i zarżnąć jagnię na ucztę. Wyruszył skoro świt ścieżką wiodącą ku równinie i właśnie wynurzył się z lasu, kiedy słońce dopiero co wzeszło nad horyzontem. Nagle usłyszał krzyki dobiegające z pobliskiej polany. Dalej, Brytos, łapią mnie tamtędy, nie pozwoli uciec, fajt, łapo. Hej tam, pomóżcie mi, ta mała dzikuska jest chyba jak zając, a drapia kocica. Domyślając się, co się święci, Talos pędem wyskoczył z lasu i wpadł jak burza na łąkę, gdzie nad brzegiem strumienia pasło się kilka koni. Ich właściciele, młodzi Spartiaci, otoczyli Antyneę, która stała teraz pośrodku koła przerażona, w podartych szatach, z potarganymi włosami. Podżegany przez towarzyszy młodzieniec zwany Brytosem zbliżał się do dziewczyny, która cofała się, przyciskając do piersi strzępy ubrania. – Ej, Brytosie, pokaż no, czy potrafisz dosiąść tej klaczki! – krzyczał ordynarnie chłopak o rudowych włosach i piegowatej twarzy. – Zostawcie ją! – wrzasnął Talos, rzucając się w sam środek koła i przysuwając do dziewczyny, która przygnęła do jego boku, drżąc na całym ciele. – Coś ty zrobił, Talosie! – powiedziała. – Przecież cię zabiją! – Przyjaciele! – zawołał Brytos, zdoławszy ochłonąć po niespodziewanym wtargnięciu przybysza. Bogini Artemida okazała się dzisiaj przychylna, zsyłając na mnie tylko łanię, ale także tego kozła. Talos poczerwieniał i ściskając obiema dłońmi drewniany kij, mocno zaparł się nogami. O, ale on groźny, szydził inny. Ma kij. Uważaj mi, żeby na mnie zrobił krzywdy, bo nie będziemy mogli wziąć udziału w inicjacji. No to którego złapie? Zapytał trzeci. Ja. Odkrzyknął ten z rudymi włosami, zachodząc od tyłu Talosa, który z miejsca się odwrócił, aby stawić mu czoło. – Ej, on jest kulawy! – zawołał trzeci. – Nie warto, Agiasie, to zbyt łatwe. – No i dobrze! – odparł młodzieniec z rudą czupryną, podchodząc coraz bliżej Talosa. – Wezmę go gołymi rękami. Rzuciwszy na ziemię ściskany w prawej dłoni oszczep, wypadł naprzód. Talos zrobił błyskawiczny unik, wspierając się na kiju, który nieoczekiwanie wbił w ziemię, po czym kopnął przeciwnika, trafiając go sztywną stopą w kark z taką siłą, że tamten upadł bez zmysłów. W mgnieniu oka przybrał znów postawę, obronną trzymając w rękach swój kij. Wśród młodzieńców nagle zapadło milczenie. Po chwili ten, którego zwali Brytosem i który wyglądał na ich przywódcę, zwrócił się do swych towarzyszy z twarzą pośniałą ze złości. Dosyć tego. Pojedynkują się tylko żołnierze. Rozgniećmy tę wesz i chodźmy stąd, już mi się odechciał zabawy. Rzucili się na Talosa wszyscy naraz, starając się uniknąć ciosów kija, który śmigał w powietrzu z zabójczą precyzją. Dwaj z nich padli na ziemię, trafieni jego końcem w splot słoneczny, po czym mieli się skręcać i wymiotować. Pozostali natarli na Talosa, tłukąc go drzewcami oszczepów z dziką furią. Helota bronił się zajadle, rycząc niczym ranne zwierzę i usiłując wyrwać się napastnikom, którzy zasypywali go gradem kopniaków i ciosów w brzuch i plecy. W końcu przygwoździli go grzbietem do ziemi, jeden z nich zaś wbił mu kolanem w żołądek. – Posuń się! – rozkazał swemu towarzyszowi Brytos. Kiedy tamten stał zdyszany, Spartianin uniósł oszczep, by zadać ostatni śmiertelny cios, gdy tymczasem wstrząsany dreszczami Talos wpatrywał się weń zakrwawionymi, mokrymi od łez oczami. Brytos zawahał się przez chwilę, co widząc Antynea, która przez cały czas stała nieruchomo, sparaliżowana z przerażenia, rzuciła się z krzykiem na Talosa, zasłaniając go całkowicie swym ciałem. Oszalały z wściekłości, Brytos zastygł bez ruchu, kurczowo zaciskając szczęki i wpatrując się jako niemiały w plecy dziewczyny, którymi wstrząsał szloch, po czym powoli puścił oszczep. Zabierać tych baranów, powiedział do pozostałych, wskazując na swych towarzyszy, którzy leżeli na ziemi bez czucia. I jazda stąd! Dosiadwszy koni, oddalili się w kierunku Sparty. Brytos zastanawiał się nad spojrzeniem, które kazało mu się zawahać. Te oczy już kiedyś się weń wpatrywały, ale nie wiedział ani gdzie, ani kiedy. Pamiętał, nie zdając sobie sprawy dlaczego. Miał wrażenie, że przebudził się z głębokiego snu. Zdrętwiałe kończyny przeszywał rozdzielający ból.
poczuł łagodny, ciepły dotyk. Ciało Antynei zdawało się pobudzać do życia jego ciało, wstrząsane dreszczami, oblane lodowatym potem. Otworzywszy oczy, pod którymi widniały sińce, ujrzał przed sobą mokrą od łez twarz dziewczyny pobrudzoną własną krwią. Antynea tuliła go, szlochając, zgłaszcząc drobnymi szorstkimi dłońmi jego pozlepiane włosy. – Talosie, ty żyjesz – szepnęła tak, jakby nie wierzyła w to, co mówi. – Chyba tak – zdołał wykrztusić chłopiec. – Ale nie wiem, jak długo jeszcze. Ci łotrzy mnie zmasakrowali. Antynea pobiegła do strumienia i zmoczywszy w chłodnej wodzie kraj chitonu, przykucnęła obok mu poobijaną twarz, zakrwawione usta i podpuchnięte oczy. – Możesz wstać? – zapytała po chwili. – Czy woli, żebym poszła po ojca? – Nie, zostań – odrzekł Talos. – Jestem cały potłuczony, ale zdaje się, że nadal w jednym kawałku. – Pomóż mi, o tak, podaj mi kij. Chwyciwszy go, Talos wsparł się na nim, otoczył dziewczynę ramieniem i podniósł się na nogi, rozprostowując obolałe kończyny. Oboje ruszyli powoli, zatrzymując się co chwilę, by odpocząć. Kiedy dotarli do chaty Peliasa, słońce stało już wysoko. Słysząc ujadanie psów, ojciec Antynei wyszedł na próg i wstrząśnięty widokiem, jaki ukazał się jego oczom, wybiegł im na spotkanie. – Na wszystkich bogów, co się stało? – zapytał z niepokojem. – Co wam zrobili? – Ojcze, pomóż mi prędko – odrzekła dziewczyna zapłakana. – Talos obronił mnie przed kilkoma młodymi spartiatami. Cudem się uratował. Ułożyli go na posłaniu, przykryli wełnianą derką. Chłopiec trząsł się konwulsyjnie, osłabiony wysiłkiem i wysoką gorączką, która ogarnęła go po otrzymanych razach. – Proszę was – odezwał się słabym głosem – nie mówcie, nic matce ani dziadkowi, umarliby ze zgryzoty. – Nie martw się, synu – uspokoił go Pelias. – Poślę kogoś do nich z wiadomością, że zostaniesz u nas kilka dni, żeby pomóc mi w przygotowania do święta i w zbieraniu siana. Jak tylko dojdziesz do siebie, będziesz mógł wrócić, zmyślając jakąś historyjkę. Powiesz, że wpadłeś w rozpadlinę. Tak, dobrze, szepnął Talos, zamykając powieki. Pelias przyjrzał mu się błyszczącymi oczyma, po czym popatrzył na Antyneę, w której wzroku nadal czaił się strach. Idź się przebrać, polecił. Z tego, co masz na sobie, niewiele zostało. Potem wróć tu i nie spuszczaj go z oka ani na chwilę. Muszę iść teraz do miasta, do naszego pana. Za 2 dni święto, a ja mam jeszcze mnóstwo do zrobienia. Zniknął, zamykając za sobą drzwi i pozostawiając dom pogrążony w ciemnościach. Wycieńczony wysiłkiem, gorączką Talos zapadł w ciężki sen. Co jakiś czas przewracał się na posłaniu, jęcząc cicho. Przy każdym dźwięku, jaki wydawał, Antynea podrywała się z miejsca, przesuwając się blisko niego, śledząc w półmroku wyraz jego twarzy, po czym siadała z powrotem na zadelku z rękami na podołku. Kiedy wrócił Pelias, zaczynało zmierzchać. – Jak on się czuje? – zapytał półgłosem wchodząc. – Zdaje się, że lepiej. Śpi spokojnie, chyba ma mniejszą gorączkę, ale spuch jeszcze bardziej – odparła dziewczyna. Pelias uchylił nieco okno, wpuszczając do izby promień zachodzącego słońca. Na widok nabrzmiałej twarzy Talosa, jego pokrytej sińcami klatki piersiowej i podrapanych, zachlapanych krwią ramion, twarz wykrzywił mu grymas bólu. – Przeklęci – powiedział przez zęby, zaciskając pięści. – Przeklęci! I pomyśleć, że to potomkowie najszlachetniejszych rodów w mieście. Bryto, syn Arystarchosa, Agia, syn Antymakosa, Filarcho, syn Leukipiposa. Skąd znasz imiona? Zdziwiła się Antynea. Od przyjaciół, którzy służą ich rodzin. Niektórzy z tych łotrów wrócili w opłakanym stanie i prawda wyszła na jaw, chociaż rozpuścili pogłoskę, że to skutek wypadku podczas ćwiczeń wojskowych. Chłopak dał im bobu, mimo że był sam. Dziwne, nigdy bym go o to nie podejrzewał. Jest silny, zgoda, ale jak mu się udało powalić na ziemię 3 młodych wojowników, którzy przez cały dzień nie robią nic innego, tylko zaprawiają się w walce i sztuce władania bronią? Nie wiem, ojcze, mnie też to zdumiało. Szkoda, że nie widziałeś, jak wymachiwał tym kijem, odrzekła dziewczyna, wskazując dereniowy kostur w kącie pod ścianą. Manewrował nim z niewiarygodną szybkością i potworną siłą. Gdyby nie rzucili się na niego wszyscy naraz, nie doprowadziliby go do takiego stanu. Pelias milczał przez chwilę zamyślony, wpatrując się w gładkie, dereniowe drewno, po czym chwycił kij obiema dłońmi. – Ten stary Krytolaos – szepnął – tylko on. – Co powiedziałeś? – zapytała Antyna. – Nic, nic, córeczko, mówiłem do siebie. Odłożywszy kij, usiadł przy posłaniu Talosa. Ale teraz chłopcu grozi niebezpieczeństwo. W każdej chwili mogą go zabić. – Nie! – zawołała dziewczyna, podrywając się z miejsca.
Zdajesz sobie sprawę, co zrobił. Nie tylko się zbuntował, ale na dodatek podniósł rękę na Spartiatów. Wystarczy o wiele mniej, żeby skazać na śmierć Helotę. Na szczęście jeszcze go nie rozpoznali, ale wkrótce się dowiedzą, kim jest. Zauważyli, że utyka. Antynea załamała ręce, wpatrując się z lękiem w twarz Talosa. Musimy natychmiast uciekać, trzeba go będzie ukryć, powiedziała. A gdzie córeczko? Zbiegły Helota nie zdoła ujść daleko, a z drugiej strony kto niby miałby go ukryć? Rodzina, która wzięłaby go do siebie, zostałaby natychmiast stracona, gdyby to wyszło na jaw. Więc nie ma żadnej nadziei? Uspokój się, córeczko. Znajdziemy jakieś rozwiązanie. Na razie jest bezpieczny. Nikt nie widział, jak tu wchodziliście, przynajmniej tak mi się zdaje. A poza tym jest iskierka nadziei. Jaka? Zapytała z niepokojem dziewczyna. Powiedziałeś, że przygwoździli Talosa do ziemi i że jeden z nich uniósł oszczep, żeby go przebić. Zgadza się? Tak, zgadza się. Ale tego nie zrobił. To prawda, ale ja rzuciłam się na Talosa, zasłaniając go własnym ciałem. Spartiaci przecież nie zabijają kobiet. Nie sądzę, żeby chodziło tylko o to. Skoro ten chłopak się zawahał, musiał mieć jakiś powód. Powód, którego chwilowo nie znamy, ale który z pewnością był wystarczająco ważny, żeby go powstrzymać. W każdym razie, gdyby chciał, kazałby swoim towarzyszom, żeby cię zabrali i zabiliby go tak czy inaczej. A zatem nie uczynił tego z własnej woli, a skoro nie zrobił tego wtedy, gdy aż pienił się ze złości, najprawdopodobniej nie zrobi i później z zimną krwią. A co z pozostałymi? Z twojego opisu wynika, że to był Brytos, syn szlachetnego Arystarchosa, ostatni potomek Kleomenidów. Pozostali nie zrobią nic bez jego zgody. Na razie mamy więc trochę czasu. W mieście trwają przygotowania do uroczystej inicjacji nowych wojowników, która odbędzie się pojutrze w świątyni Artemidy Ortia. Pylas podszedł bliżej, by przyjrzeć się twarzy Talosa i pogłaskał go po głowie. Biedny chłopiec, szepnął. Odważny niczym lew. Nie zasługuje na śmierć. Nie ma nawet 20 lat. Po czym dodał, zwracając się do córki. Ugotuj wieczerzę. To przynajmniej zje cokolwiek, kiedy się obudzi. Antynea podniosła się z miejsca, uświadamiając sobie jednocześnie, że przez cały dzień nic nie miała w ustach i zabrała się do szykowania wieczerzy dla siebie i obu mężczyzn. Po chwili zawołała ojca, który niechętnie zasiadł do stołu. Położyli się wcześniej spać, zmęczeni owym potwornym dniem. Talos spędził noc pełną koszmarów. Przez głowę przelatywał mu szereg błyskawicznie następujących po sobie obrazów. Widział pałającą gniewem twarz Brytosa, ponury błysk metalowego ostrza, które zawisło nad nim niczym wyrok śmierci, wirujące wokół twarzy pozostałych. W uszach rozbrzmiewał mu coraz natarczywy i szyderczy śmiech. Nie warto, Agiasie, on jest kulawy, jest kulawy, jest kulawy. Powtórzył 100 razy jakiś piskliwy głos, coraz głośniej, coraz głośniej. Talos obudził się w środku nocy z okrzykiem przerażenia, ze spoconym czołem i sercem, które waliło jak oszalałe. W słabym blasku księżyca ujrzał przed sobą delikatną postać Antynei. Jej włosy, otaczające łagodny owal twarzy, niczym zwiewna mgiełka, wydawały się ze srebra. Krótki, dziecięcy chiton nie sięgał nawet kolan. Postawiwszy lampkę oliwną na zydelku, dziewczyna przysiadła na brzegu posłania. Talos nie zdołał jeszcze dojść do siebie. Znajdował się w połowie drogi między snem a jawą. Antynea wyciągnęła rękę w milczeniu i jęła powoli ocierać mu pod czoła rogiem derki. Talos przyglądał jej się z zamętem w sercu, lecz ta chłodna dłoń leżąca teraz na jego piersi zdawała się przywoływać go z koszmaru. Twarz Antynei zaczęła się stopniowo rozpływać w mroku. Jej przepełnione niepokojem i nieskończoną słodyczą oczy pieściły zbolałą duszę wzburzony umysł Talosa. Powoli jej twarz pochyliła się nad nim, włosy dotknęły piersi niczym ciepła fala, przypominające delikatne kwiaty. Wargi musnęły jego umęczone bólem i wysuszone pragnieniem usta. Serce przestało walić jak oszalałe. Ustało drżenie kończyn, rozwiał się tkwiący w nożach kwaśny odór krwi i w tej samej chwili kulawy Talos poczuł zapach siana, dojrzałego ziarna i polnych kwiatów. W głębi duszy zaś śnił o złocistej skórze Antynei, o wonnej jej piersi, po raz pierwszy. Kiedy Antynea wychodziła z trudem, dźwigając ceber świeżo udojonego mleka, we wsi rozległo się pianie kogutów.
Jej ojciec zdążył już wyruszyć do miasta, aby zawieźć na ośle dwa worki pełne nowalijek, które miały ozdobić stół kraty posa w ten świąteczny dzień. Dziewczyna otworzyła drzwi do domu, popychając się plecami, postawiwszy zaś na klepisku ceber, wzięła czarkę i napełniła ją dymiącym mlekiem. Nadszedł czas, by obudzić, nakarmić Talosa. Zajrzała więc cicho do izby, w której spał i natychmiast spostrzegła, że poplamione gdzieniegdzie krwią posłanie jest puste. Antynea o mało nie osunęła się na ziemię. Szczęście, że przytrzymała się okna. Pomyślawszy, że nie mógł zajść daleko, czym prędzej wypadła na dwór. W pierwszej chwili pobiegła wzdłuż strumienia w kierunku lasu. Nie znalazła wszakże żadnych śladów Talosa. Ruszyła więc ku wzgórzu, ale szybko porzuciła ten zamysł. Chłopiec nie mógł pójść tamtędy. Nie miał powodu, by wracać do swoich bez pożegnania. Istniało zatem tylko jedno wyjaśnienie. Musiał się udać do Sparty, jedynego miejsca, do którego ani ona, ani jej ojciec nie pozwoliliby mu iść pod żadnym pozorem. Wróciwszy do domu, wyczerpana, usiadła przed drzwiami i rozpłakała się, nie bacząc na nowo narodzonego cielaczka, który przyglądał jej się dużymi, wilgotnymi oczami. Kiedy przygnębienie nieco minęło, Antynea wstała, weszła do domu, chwyciła płaszcz, którego połem naciągnęła sobie aż na głowę i ruszyła szybkim krokiem do miasta, gdzie na ulicach i placach roiły się tłumy. Nie myliła się. Talos krążył już od jakiegoś czasu na słabych nogach, nasunąwszy na oczy połem płaszcza, aby nie rozpoznał go nikt z ciżby, która przelewała się coraz liczniej w kierunku świątyni Artemidy Ortia, gdzie miała się rozpocząć wielka uroczystość ofiary i inicjacji nowych wojowników. Z pobliskich wsi nadciągnęło sporo periojków wraz z rodzinami. Można też było dostrzec niemało helotów. Wielu z nich przybyło tu z pewnością po to, by zanieść swoim panom pierwsze plony własnych upraw. Innych zaś przygnała ciekawość. Zapragnęli wziąć udział w obchodach święta i popatrzeć na okrutny rytuał inicjacji. Nagle z głębi placu przed świątynią rozległo się walenie w bębny i dźwięk aulosów. Talos doskonale pamiętał to brzmienie. Po raz pierwszy bowiem usłyszał je wtedy, gdy zszedł ze wzgórza na brzegu Eurotasu, by zobaczyć żołnierzy. Kiedy tłum się rozstąpił, ukazał się orszak. Naprzedzie szli kapłani w białych szatach, z głowami owiniętymi długimi wełnianymi opaskami, które opadały im aż na ramiona. Następnie heroldowie, a za nimi służba świątynna. W pewnej odległości od nich podążały oddziały jednakowych. Wojownicy odziani w tuniki, czerwone płaszcze, w lśniących zbrojach, w hełmach z wysokimi grzebieniami z końskiego włosia. Ukryty za kolumną Talos, widząc jak maszerują rytmicznie w idealnym szyku, poczuł przebiegającym po krzyżu dreszcz. Przypomniał sobie, jak będąc dzieckiem siedział na skraju zakurzonej drogi, przed nim zaś stanął żołnierz, który wpatrywał się weń oczyma pełnymi bólu. Jednakowi zaczęli zmieniać szyk, rozdzielając się kolejno na cztery szeregi i otaczając plac, po czym zatrzymali się, nieruchomi niczym posągi, tarcza przy tarczy, z dłońmi zaciśniętymi na drzewcach długich lśniących włóczni. Kolumnę zamykała gwardia królewska w szkarłatnych pióropuszach, które falowały na wietrze, z ogromnymi tarczami, na których widniały herby najznamienitszych rodzin w mieście. Na jednej z tarcz Talos dostrzegł smoka o lśniących drewnianych łuskach. Drgnął, na próżno usiłując dojrzeć oczy w hełmie, który zakrywał niemal całkowicie twarz wojownika. Za nim podążali król Kleomenes na czarnym koniu i król Leotychidas na buławym wierzchowców z Koryntu, obaj w rzeźbionych zbrojach i obszernych błękitnych płaszczach, opadających aż na końskie grzbiety. Na koniec ukazali się pajdotrybowie i dowódcy koszar, a za nimi młodzieńcy, którzy pragnęli zostać Irenes. Mężczyźni i żołnierze, obrońcy potęgi honoru kraju. Zasiadłszy na tronach, obaj królowie dali znak heroldom, by zadali w trąby, po czym rozpoczęło się składanie ofiar. Ciepła krew zarżniętych zwierząt ofiarnych spłynęła na bruk. Po placu zaś rozszedł się kwaśny odór, kiedy ich wnętrzności włożono do ognia na ołtarzu. Nadeszła wielka chwila. Rozwarły się wrota świątyni, a w nich pojawiło się pięciu euforów, którzy zajęli miejsca wśród gerontów. Kiedy pierwszy z nich podniósł prawą dłoń, heroldowie jęli wywołać imiona młodzieńców. Kryzylasa, syna Eumenesa, Kleandrydasa, syna Eupitesa, Brytosa, syna Arystarchosa. Talos drgnął. Mimo wyczerpania poczuł w ciele dziwną energię. Wówczas zdał sobie sprawę, że przyszedł tu właśnie w tym celu.
Ów młodzieniec, którego nigdy wcześniej nie spotkał, o mało go nie zabił i prawdopodobnie nadal mógłby to zrobić, musiał się więc przekonać, czy tak się stanie. Wypowiedziawszy rytualne zaklęcia, kapłani odsunęli się na bok, słudzy zaś zdjęli młodzieńcom szaty, po czym mocno powiązali ich parami za ręce. Na dźwięk losów rozpoczęto biczowanie, podczas którego gapie nagle zamilkli. Po pierwszych uderzeniach bicza młodzieńcy zesztywnieli straszliwie, napinając wszystkie mięśnie, po czym zmęczeni po nadmiernym wysiłku przestali udawać bohaterów, kuląc się z bólu po każdym razie. Talos przepychał się przez tłum, zaciskając zęby z bólu, który sprawiały mu szturchańce i kruksańce. W końcu udało mu się dotrzeć do pierwszego rzędu widzów, oglądających przerażający rytuał. Jego nieugięty wzrok spoczywał na poranionym ciele Brytosa, który ciągle trzymał się na nogach, chociaż jego dwóm towarzyszom, wezwanym wraz z nim na próbę, zaczynały się uginać kolana. Nadal rozbrzmiewała osobliwa, zimna muzyka aulosów, której towarzyszył trzask biczów uderzających o gołe plecy. Pierwszy upadł na ziemię Krezylas. Natychmiast podtrzymali go wszakże słudzy i wynieśli ze świętego kręgu. Potem nastała kolej Kleandrydasa. Chociaż wszyscy przeszli próbę zwycięsko, każdy z nich starał się wytrzymać aż do końca, chcąc pokazać, że jest bardziej odporny na ból niż pozostali. Zostawszy sam, Brytos stał zaciskając zęby z włosami przylepionymi do czoła, z piersią mokrą od potu, ze spływającą po nogach krwią. Miał już szklany wzrok, jednak się nie poddawał. Talos ze wstrętem spuścił oczy, kiedy zaś znów spojrzał przed siebie. Zobaczył, jak Brytos opada najpierw na kolana, potem na łokcie z głową zwisającą między ramionami. Jego duszę zatrutą pragnieniem zemsty ogarnęła gorzka radość. Słudzy podeszli do Brytosa, aby go podnieść. On jednak ich odepchnął, po czym powoli podniósł głowę, spoglądając na tłum przed sobą. Wówczas Talos odrzucił połem płaszcza, odsłaniając poobijaną twarz. Mrugnąwszy kilka razy, by uwolnić oczy od łez i potu, Brytos rozpoznał go. Wpatrywali się w siebie nawzajem wzrokiem, w którym był gniew, pragnienie zemsty, wyzwanie i podziw. Rytuał trwał dopóki wszyscy młodzieńcy nie przeszli przez próbę inicjacji. Następnie zaś, okrywszy plecy czerwonymi płaszczami i renes, każdy świeżo upieczony wojownik otrzymał tarczę, na której widniała ogromna lambda oznaczająca Lacedemon, czyli dawną nazwę Sparty. Który z tych młodych mężczyzn będzie kiedyś dzierżył tarczę ze smokiem? Zastanawiał się Talos. Ojcowie Irenes kolejno położyli na ziemi broń, po czym opuściwszy szeregi wokół placu i odebrawszy z rąk kapłanów tarczę, każdy z nich wręczył ją własnemu synowi. W pewnej chwili Talos ujrzał więc wojownika ze smokiem, kładącego broń, opuszczającego szereg gwardii króla Kleomenesa, odbierającego z rąk kapłanów tarczę z lampą i wręczającego go Brytosowi. Ogarnęło go ogromne wzburzenie. Jakby odległe uczucia z dzieciństwa powróciły, mieszając się z nienawiścią do Brytosa, urazą, zranioną dumą, strachem. Chcesz dać się zabić za wszelką cenę, głupcze? Szepnął mu do ucha jakiś głos. Był to Pelias, który powiadomiony przez Antyneę szukał go tak długo, aż znalazł tłumy oglądających rytuał inicjacji. Nie obawiaj się, Peliasie, odrzekł spokojnie Talos. Już mnie rozpoznano, ale nic się nie stało. Nie wiem dlaczego, lecz nic się nie wydarzyło. Ale po co bezsensownie narażać się na śmierć? Zapytał z wyrzutem Pelias. Nie zadawaj mi takich pytań, bo nie potrafię na nie odpowiedzieć. Wiem tylko jedno. Musiałem zrobić to, co zrobiłem. Tak czy inaczej nie wierzę, aby można było uciec przed przeznaczeniem. Lepiej więc wyjść mu naprzeciw. Chodźmy stąd, Talosie, poprosiła Antynea, biorąc go delikatnie za ramię. Jesteś jeszcze słaby i zmęczony. Osłoniwszy głowę, Talos ruszył za Peliasem i Antyneą. Cała trójka opuściła czym prędzej główną ulicę, skręcając w jedną z wielu uliczek tworzących zwartą i poplątaną sieć starego miasta. Dotarli do placu, na którym wznosiła się kolejna duża świątynia. Świątynia Ateny Halkioikos. Okrążywszy masywną budowlę, ruszyli dalej wśród niskich domków pobielonych wapnem, po czym wyszli na drogę do Amyklai, pozostawiając je wkrótce z tyłu, by dotrzeć do gospodarstwa Peliasa.